A co to się stało? Ktoś nie zjadł drugiego śniadania. Kasia przyniosła dziś żółwia i na długiej przerwie patrzyliśmy, jakie sałatę. I nie było czasu już na nasze kanapki. No dobrze, ale nie martw się, kanapka jest wciąż świeża. Wiem, choć mogła zamienić się w goblina. Słucham? W goblina, no nie wiesz, tatusiu, że taka stara kanapka znaleziona w plecaku to goblin? Naprawdę? I trzeba ją wtedy wyrzucić. A widziałam w takim jednym programie, że jedzenia wyrzucamy bardzo dużo i że to niedobrze. A ja właśnie o tym czytam. Do wyrzucania żywności przyznaje się 42% społeczeństwa. Tato, a co z zupą z wczoraj? Sprawdzimy. Pani ekspertko, dlaczego marnujemy tyle jedzenia? Marnowanie żywności głównie wynika z nadmiaru jedzenia. Codziennie prawie połowa Polaków wyrzuca wędliny, pieczywo, owoce, a 1/4 warzywa. Zobaczymy, co jeszcze mamy w lodówce. Po pierwsze, kupujemy i gotujemy w nadmiarze, a potem, nie wiedząc, jak prawidłowo przechowywać i wykorzystywać gotowe jedzenie, wyrzucamy je. Zbyt duże zakupy na zapas przy braku kontroli daty przydatności do spożycia bądź minimalnej trwałości produktu również wiążą się z marnowaniem żywności. Innym problemem jest nakładanie zbyt dużych porcji, których często nie dojadamy, a z resztek jedzenia wielokrotnie powstałby pełny posiłek. Jest kilka sprytnych sposobów, które pomogą Ci zrealizować ten program. Zbyt dojrzałe już owoce świetnie nadają się na koktajl, a przywiędłe warzywa stanowią genialną podstawę zupy. A co z pieczywem, którego tak często dużo zostaje? Wystarczy je zamrozić. Po wyjęciu z lodówki będzie równie dobrze smakowało. Zresztą, jeżeli już jesteśmy przy lodówce, pamiętaj, nigdy nie wkładaj do niej gorących ani ciepłych dań, bo w wysokiej temperaturze wszystko inne nam się popsuje. A, i zachowaj instrukcję do lodówki. Jest tam mnóstwo cennych porad, jak i gdzie przechowywać żywność. No i na opakowaniu produktu zawsze zapisz datę jego otwarcia. Jak coś już nie ma opakowania? To wtedy możesz użyć naklejek albo kolorowych karteczek, które wkładamy do pojemników z sypkimi produktami. Wtedy będziesz wiedziała, czy produkt jest świeży, czy nie. A, i pojemniki używamy tylko takie, które nadają się do kontaktu z żywnością. I zamknięcie musi być hermetyczne. A powtórz? Hermetyczne? No, prawie dobrze. To znaczy bardzo szczelne. No to ja już nie wiem. Wystarczy, że spiszemy kilka prostych zasad. Planuj zakupy i nigdy nie wychodź na nie głodny. Kupuj uważnie. Pilnuj terminu przydatności. Dobrze przechowuj. Planuj posiłki i gotuj z tego, co masz. No i szykuj mniejsze porcje. Wtedy mało prawdopodobne, że coś się zmarnuje. No i najważniejsze. Dziel się. W sumie to bardzo proste. Chyba jestem głodna. A ty?